Przed wyborami zaprosiliśmy do redakcji Gwarka 4 kandydatów na burmistrza Tarnowskich Gór. Spotkania będą wyglądały w ten sposób, że najpierw będzie to wywiad, następnie każdy z kandydatów zada po 2 pytania dla kontrkandydatów, a trzecia część to będzie wygłoszenie minutowego przemówienia, zachęcenia do przekonania wyborców, żeby głosowali na kandydata. Jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania do kontrkandydatów, zostaną one udzielone i opublikowane w specjalnym numerze Gwarka na wybory, który ukaże się przed samymi wyborami. Dzisiaj gościem redakcji Gwarka jest Arkadiusz Czech, obecny burmistrz Tarnowskich Gór. Dzień dobry, panie redaktorze. Od 12 lat jest pan burmistrzem. Jeżeli porównamy drugą kadencję z trzecią, to widać wyraźną różnicę. Ta druga kadencja to były spektakularne inwestycje, to było ukończenie zasadniczej części remontu TCK, powrót kina Olbrzym. To był największy zakres robót, jeśli chodzi o kanalizację, budowę kanalizacji w Tarnowskich Górach, centralne oczyszczanie ścieków. To było oddanie dworca autobusowego, wymiana taboru przez MZKP i PKM, ale jednak przy bardzo znacznym wsparciu miasta. Natomiast w trzeciej kadencji już nie było tak spektakularnych inwestycji. Czy nie jest to syndrom wypalenia? Czy ma pan jeszcze coś do zaproponowania Tarnogórzanom? Wprost przeciwnie. Liczby świadczą o zupełnie czymś innym. O ile w roku 2007 Tarnowskie Góry były w stanie wygenerować niespełna 7 milionów złotych przeznaczonych na inwestycje, remonty, na tak zwane wydatki twarde, o tyle w roku bieżącym, ubiegłym, 3 lata do temu, te kwoty sięgają 25-26 milionów złotych. Co to oznacza? Że miasto kilkakrotnie podwoiło swoją zdolność do inwestowania. A cała kwota inwestycji w tym roku jest około 50-milionowa, podobnie zresztą jak w latach ubiegłych, co pokazuje, że połowa środków przeznaczonych na inwestycje pochodzi ze środków zewnętrznych, ze środków głównie Unii Europejskiej. Ale faktem jest, że perspektywa finansowa Unii, która zakończyła się w roku 2013, a do 2015 można ją było rozliczać, to była perspektywa, która umożliwiła zbudowanie potężnych sieci kanalizacyjnych, centralnej oczyszczalni ścieków, a więc wiele, wiele przedsięwzięć o charakterze strategicznym, infrastrukturalnym. Obecnie skupiamy się na tych celach, tych zadaniach, które po pierwsze wynikają ze strategii rozwoju, którą Rada Miejska, znając założenia Unii Europejskiej na obecną perspektywę finansową, przyjęła, no a po drugie wynikające z tejże perspektywy. Także realizujemy i sięgamy po te środki, które są możliwe, zwielokrotniając wewnętrzne, własne możliwości miasta Tarnowskie Góry. Rozumiem, że o tym, co pan ma do zaproponowania Tarnogórzanom, będziemy mówić na końcu, w czasie tego minutowego exposé. Prawie. Pytanie o współpracowników. O ile Piotr Skrabaczewski, wiceburmistrz do spraw gospodarczych, jest uważany za osobę kompetentną, choć czasami zbyt pewną siebie, o tyle wiceburmistrz do spraw społecznych zaliczył kilka wpadek. Na przykład taka historia z szkołą numer 10 w ubiegłym roku, kiedy wiceburmistrz Tuszyńska zaprosiła rodziców na to, żeby przyszli na sesję Rady Miejskiej, przedstawić swój problem. Okazało się, że tam w ogóle ich nie dopuszczono do głosu. Wcześniej nasza dziennikarka była świadkiem tego, jak odpowiadając podczas spotkania w szkole na pytanie rodziców, udzieliła takiej odpowiedzi, którą po chwili naczelnik Wydziału Edukacji musiała prostować. Czy rozważa pan zmianę osoby zajmującej stanowisko wiceburmistrza do spraw społecznych? Przed wyborami to dzielenie skóry na niedźwiedziu. Nie wiemy, co jeszcze stanie się, jaką koalicję trzeba będzie po wyborach zawrzeć. Pamiętajmy, że mamy w tej chwili inną metodę wybierania radnych. Natomiast nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Takie błędy drobne zdarzają się każdemu z nas. Mieliśmy okazję rozmawiać z tymi rodzicami później, po sesji Rady Miejskiej. Pewne kwestie wyjaśniliśmy sobie. W pewnych kwestiach różnimy się nadal, ale myślę, że rozstaliśmy się w przyjaźni. Co było największą porażką w minionej kadencji? To bardzo trudne pytanie, bo porażka to coś, co wynika z wewnętrznego, własnego rozpoznania. Wynika z winy,
która powinna gdzieś we mnie być. Wina to i kara. Natomiast czuję pewien niedosyt z nieumiejętności spowodowania, że w Tarnowskich Górach podziało się więcej w zakresie budowy dróg. Ale głównie mam tu na myśli te drogi ze szczebla powiatowego, wojewódzkiego, a zwłaszcza krajowego. Wielokrotnie to już Państwu mówiłem. Ostatnia inwestycja drogowa w Tarnowskich Górach ze szczebla centralnego została wykonana w roku 1969. To niemal pół wieku temu. Przez te lata, wyłączywszy krótką historię z próbą puszczenia przez Tarnowskie Góry autostrady A1, w Tarnowskich Górach na tym szczeblu nie stało się nic. No, znów wyłączywszy dwa wybudowane ronda na obwodnicy, które tak naprawdę zamiast upłynniać, to utrudniają, korkują ruch na tej trasie przelotowej. Tą porażką niestety trzeba się bardzo, bardzo podzielić z decydentami, czyli z tymi, którzy za inwestycje szczebla centralnego decydują. Ale to już Państwo musicie sami sięgnąć wstecz, kto nas wszystkich przez te lata w Sejmie, w województwie reprezentował. Poza problemem skomunikowania dróg, dobrych dróg łączących Tarnowskie Góry z dużymi miastami aglomeracji śląskiej, zmorą mieszkańców miasta są wysokie opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków. Czy ma Pan jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu? Temat bardzo znany w Tarnowskich Górach, podkreślony nawet ostatnio jednym z rankingów, takich rankingów, który wśród wydatków komunalnych ujmował przede wszystkim ceny za wodę i wywóz ciekłych odpadów. Nie ujmował natomiast na przykład czynszów za mieszkania, które w Tarnowskich Górach wcale nie należą do najwyższych. Problem z wodą w Tarnowskich Górach rozpoczął się w roku 2002 w momencie prywatyzacji przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. W umowie wdrożeniowej zastrzeżono wówczas cykliczny wzrost cen wody i ścieków. Ten wzrost z roku na rok postępuje, próbujemy go powstrzymywać. Rada Miejska w Tarnowskich Górach podjęła kilkakroć próby niezatwierdzania taryf przedstawionych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Niestety nie spotkaliśmy się tu ze wsparciem czynników wówczas za to odpowiedzialnych. Dwakroć wojewoda w roku 2008 bodajże i w roku minionym uchylił uchwały Rady Miejskiej, zakwestionował nasze rozstrzygnięcia. Czyli tu państwo nas nie wspierało. Sprawy pomiędzy miastem a przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji nadal toczą się przed sądami administracyjnymi. Od stycznia tego roku zmienił się stan prawny, status prawny taryf za wodę. W tej chwili organem zatwierdzającym taryfy nie jest już Rada Miejska w Tarnowskich Górach, a przedsiębiorstwo państwowe Wody Polskie. W tym przedsiębiorstwie leży w tej chwili wniosek, który przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji złożyło o zatwierdzenie taryf. Ten wniosek jest procedowany. Do tego wniosku my również złożyliśmy zastrzeżenia. Liczymy na to, że rozstrzygnięcia podjęte przez Wody Polskie, a głównie dotyczy to naszych zastrzeżeń dotyczących wysokich marsz naświadczone przez przedsiębiorstwo usługi, będą dla nas, dla miasta, dla mieszkańców miasta korzystne. Żeby jednak nie czekać na rozstrzygnięcia tych organów, Rada Miejska w Tarnowskich Górach już w ubiegłym roku podjęła decyzję o tym, że będziemy mieszkańcom Tarnowskich Gór dopłacać do każdego metra sześciennego zużytej wody i odprowadzanych ścieków. Ta dopłata sięga blisko 3 zł do kubika. Jest to jakby próba zmniejszenia obciążenia mieszkańców niedobrą umową sprzed wielu lat. Ale to jest takie przelewanie, przekładanie z jednej kieszeni do drugiej kieszeni, tak? Tego samego garnituru, dlatego że z podatków mieszkańców dopłacamy mieszkańcom do ich opłat za wodę. Natomiast kwestia rozstrzygnięcia, czy są jakieś realne szanse na to, żeby woda w Tarnowskich Górach, jeżeli nie potaniała, to przynajmniej ceny zatrzymały się na pewnym poziomie? Powtórzę raz jeszcze. Jedyną realną szansą jest to, że decyzja wydana przez Wody Polskie zaneguje wniosek złożony przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji i wtedy Wody Polskie same
ustalają taryfę dla mieszkańców Tarnowskich Gór. A co do pierwszego wątku, musimy sobie, proszę Państwa, zdać sprawę, że my jako miasto wytworzyliśmy w ostatnich kilkunastu latach, w ostatnich dziesięciu latach majątek w postaci centralnej oczyszczalni ścieków, w postaci sieci kanalizacyjnych, wart około 300 milionów złotych. To jest majątek, który dziś zgodnie z przepisami, zgodnie z umowami z Unią Europejską zawartymi przed laty na dofinansowanie tych zadań, dzierżawi. Gmina dzierżawi ten majątek przedsiębiorstwu, a więc posiadamy z tego tytułu stosowne dochody. Część tych dochodów, znaczącą część tych dochodów przeznaczamy właśnie na dopłaty do wody i ścieków. Inicjatywa obywatelska sprawując władzę w Tarnowskich Górach bardzo często borykała się z problemem przebicia na forum sejmiku, czy problemem braku wsparcia na forum parlamentu. Tu sejmik województwa śląskiego jest szczególnie istotny, dlatego że tam zapadają ważne decyzje dotyczące dofinansowania unijnego. Ja rozumiem, że w tej chwili kandydowanie Tomasza Olszewskiego do sejmiku to jest jeden ze sposobów zabezpieczenia sobie tego wsparcia na przyszłość. Natomiast nazwisko kojarzone z inicjatywą obywatelską pojawiło się na listach Prawa i Sprawiedliwości. Czy nie obawia się pan, że inicjatywa straci część elektoratu, liberalnego elektoratu? To jest właśnie, powiedziałbym, wielkość naszego stowarzyszenia. To, że my od 20 lat funkcjonujemy na terenie naszego miasta i powiatu, nie spotykamy się tylko od dzwona do dzwona, to znaczy przed każdymi wyborami, a regularnie co miesiąc, powoduje, że wśród nas znajduje się wiele osób o bardzo zróżnicowanych światopoglądach. Inny światopogląd posiada Olszewski, inny światopogląd posiada nas inny członek, Aleksander Kenik, też kandydat do Sejmiku Śląskiego z ramienia Śląskiej Partii Regionów. To nasi członkowie, dla których możliwości rozwijania się na szczeblu miejskim, powiatowym, chyba już ich ocenie były niewielkie, stąd podjęli taką decyzję, a nie mamy w zwyczaju, żeby ograniczać tego typu decyzje komukolwiek. Stąd interpretowałbym to zachowanie raczej jako indywidualne próby rozwiązania problemów przez tych kandydatów, a nie jako zamysł inicjatywy obywatelskiej wysłania swoich przedstawicieli do innych komitetów wyborczych. To było przede wszystkim z naszej strony nieeleganckie. A co do możliwości pozyskiwania środków europejskich, w obecnej perspektywie finansowej udało nam się na początku tej kadencji ustalić zasady. Te zasady, które były negocjowane z Komisją Europejską, zasady podziału środków europejskich z tego programu, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, z tak zwanych zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Umówiliśmy się tutaj, że środki te będą przyporządkowane do jednostek samorządu terytorialnego w naszym subregionie centralnym. Oczywiście przy spełnieniu wielu, wielu warunków, przy uzyskaniu odpowiedniej ilości tych punktów, mamy szansę pozyskać środki, które jakby przydzielone są do konkretnej gminy. Decyzje polityczne na szczeblu Urzędu Marszałkowskiego są tu jakby mniej istotne. Miasto Tarnowskie Góry jest promowane jako miasto, gdzie się dobrze mieszka. Tutaj rzeczywiście powstaje, bardzo dużo się buduje. Natomiast czy Tarnowskie Góry mają być sypialnią dla osób, które będą tutaj dojeżdżać z miast rozwijających się gospodarczo? Rzeczywiście Tarnowskie Góry to miasto, w którym dobrze się mieszka. Zależy nam na tym, żeby tak było, a fakt ten potwierdza wydawanie kilkuset pozwoleń na budowę na terenie naszego miasta rocznie. Prócz tego pozwolenia deweloperskie, pozwolenia na większe obiekty budowlane. W samych Tarnowskich Górach podatek od osób fizycznych, udział w podatku od osób fizycznych w ciągu ostatnich lat wzrósł niemal dwukrotnie. Oznacza to, że jest to bardzo pokaźna pozycja dochodowa w naszym budżecie miasta.
Oznacza to, że sporo mieszkańców Tarnowskich Gór się przyprowadziło. Jesteśmy chyba jedynym na Śląsku miastem, a przynajmniej w naszym dalekim otoczeniu, któremu na razie póki co nie grozi depopulacja. Nam mieszkańców, jeśli nie przybywa, to liczba mieszkańców pozostaje przy wszystkich zjawiskach depopulacyjnych, we wszystkich miastach występujących, na tym samym poziomie. Nie oznacza to również, że nie czynimy żadnych starań do tego, żeby nie była to jedyna funkcja, którą miasto spełnia. Rada Miejska w Tarnowskich Górach przed kilku laty uchwaliła strategię rozwoju naszego miasta. W tej strategii bardzo ważnym punktem jest to, żeby stwarzać warunki poprawy rozwoju przedsiębiorczości. Mamy świadomość, że przemysł tarnogórski, tak naprawdę to był ciężki przemysł, powstały nawet w czasach przedwojennych, że on w zasadzie się kończy, a my nie chcemy w Tarnowskich Górach nowych hut. My nie chcemy wielkich przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska. Liczymy raczej na to, że pojawią się u nas przedsiębiorcy średni, produkujący w sposób nieuciążliwy dla środowiska. Stąd wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej ulgi dla takich przedsiębiorców, ale stąd też podjęte działania w celu utworzenia stref gospodarczych. Jedna z takich stref uzyskała właśnie dofinansowanie blisko 10-milionowe w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych z Unii Europejskiej i powstanie ta strefa 6,5-hektarowa w rejonie ulicy Polnej, jakby zaplecze tyły byłego Tagoru. A druga większa strefa, na którą w tej chwili pracujemy, to strefa w rejonie ulicy Zagórskiej, blisko byłego Fazosu. Niestety Tarnowskie Góry z racji historii swojej to miasto, które posiada bardzo niewiele własnych gruntów przynależnych gminie. My, aby tworzyć strefy gospodarcze w odróżnieniu od innych miast, zamiast sprzedawać, musimy nabywać grunty, co niestety nasz rachunek ekonomiczny trochę pogarsza, ale to jedyna droga, żeby rozwój przedsiębiorczości w mieście zapewnić. 4 lata temu wybory na burmistrza Tarnowskich Gór zakończyły się po pierwszej turze. Jak pan sądzi, jak będzie w tym roku? Trudno oceniać, zwłaszcza, że konkurenci póki co są nam mało znani ze swoich programów. Znamy już ich z oświadczeń, znamy ich ze zdjęć, natomiast no, programy ujawnione na razie są zbyt ogólne, żeby tak sądzić. Pożyjemy, zobaczymy. No ale co, będzie druga tura? Mam nadzieję, że nie. Pytania do pana Łukasza Garusa. Miasto sukcesywnie odnawia przestrzenie publiczne, w tym parki i infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, uwzględniając zrównoważony rozwój i możliwości budżetu. Co kilka lat odżywa temat pod nazwą rewitalizacja Parku Piny. Należy pan do gorących zwolenników realizacji tego projektu. Jako przedsiębiorca, bo przecież jest pan właścicielem kancelarii prawnej oraz były radny, rozumie pan z pewnością ograniczenia, jakim podlegają coroczne plany finansowe gmin. Znając założenia, terminy, zakres finansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania pod nazwą rewitalizacja atrybutu UNESCO Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach, czy zdecydowałby się pan na odwrócenie kolejności realizacji wyżej wymienionych zadań rewitalizacyjnych? Nie zapominajmy przy tym o Parku Repeckim. I drugie pytanie. Co pana zdaniem jest pana największym osiągnięciem i najtrudniejszą porażką w pana działalności samorządowej? Pytania dla pana Jana Miotka. Czy pana zdaniem w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej istniała bądź istnieje szansa na pozyskanie przez Tarnowskie Góry dla realizacji kompleksowych programów społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego większych niż zapowiadano oficjalnie środków finansowych na rozwój naszego miasta? Przy spełnieniu jakich warunków? I drugie pytanie. Co pana zdaniem jest pana największym osiągnięciem i najtrudniejszą porażką w pana dotychczasowej działalności społecznej? Szanowni Państwo, stoicie Państwo przed decyzją o powierzeniu zarządzania naszym miastem na 5 lat jednemu ze zgłoszonych przez Komitety Wyborcze kandydatów na burmistrza. Już dziś zapraszam Was do urn wyborczych. To nasz obywatelski przywilej i obowiązek. Komuś spośród nas powinniście Państwo zaufać.
Ostatnie lata zarządzania przeze mnie i moich współpracowników z inicjatywy Miastem to czas dynamicznych zmian. Staliśmy się miastem, w którym dobrze się mieszka, miastem bezpiecznym, nowoczesnym, obywatelskim, dbającym o swoją historię, ekologię, pełnym kultury i sportu. Dzięki współpracy z Unią Europejską zwielokrotniliśmy wartość realizowanych w Tarnowskich Górach projektów i zadań inwestycyjnych. Jesteśmy w trakcie realizacji wartych blisko 100 milionów złotych projektów realizowanych ze środków zewnętrznych. Nasz program jest prosty. Realizujemy uchwaloną przez Radę Miejską strategię rozwoju miasta. Jestem przekonany, że dowiedliśmy swoich kompetencji i umiejętności zarządzania miastem. Osobiście czuję się burmistrzem spełnionym. Reszta jest kwestią Waszego zaufania.